Cześć, ja jestem Rodaty, a po wrażeniach z singla najnowszego Battlefielda w roku 2018, na szczęście mamy jednego na rok, pora na opowiadanie przeze mnie tego, co myślę o multi w dniu wydania tej gry mniej więcej w okolicy premiery. BF nigdy z singla nie słynął, prawda? Może poza Bad Company, a multi najczęściej było już oceniane dużo lepiej od kampanii. I szczerze mówiąc, aż trochę sobie myślę, ile tych BF-ów już było, od kiedy ja robię ten kanał, no całkiem sporo. Dla was też mamy grupę na Discordzie, jak wielu z was wie, na brodatym Discordzie mamy grupy growe, różne do różnych gierek, pozwalające szukać kogoś do wspólnego pogrania. Jak dodać się do takiej grupy, to wydaje mi się, że jest dość proste, wpisując na kanale szukam do gry, komendę wykrzyknik Battlefield V czy 5, obojętnie, dodajemy się do takiej grupy i pojawia się wtedy ukryty kanał głosowy tylko dla tej gry. Prosta sprawa, może znajdziecie sobie jakiegoś fumfla i kącik do pogrania, pogadania. Można też informować członków całej grupy o chęci grania. I tutaj ważna informacja. Nie kupiłem też całego Battlefielda, całej gry, a postanowiłem wykorzystać EA Access Premier, by mieć dostęp do pełnego BF5 bez ograniczenia czasowego, ale na czas tego pakietu, czyli póki płacimy jakby taki abonament Access Premier, to możemy sobie grać we wszystkie gry, chyba wszystkie na Electronic Arts, na Originie i bez żadnego tam jakiegoś limitu. I co ważne, to 60 zł na miesiąc, a nie 250 za całą grę, więc jeżeli kogoś ten tytuł jednak faktycznie interesuje, to może jednak warto sobie zapłacić mniej niż kupować całą grę. Wielu mówiło, że multi będzie poryte pod względem kobiet z mechanicznymi rękoma i tak dalej. Pod tym względem chyba EA poszło po rozum do głowy po tym całym hejcie i nie spotkałem jeszcze takich cudów, jak grałem przez około 22 godziny w multi przed nagraniem materiału. Mamy 8 mapek w tej wersji premierowej, wydaniowej. Nowość też mamy w formie możliwości budowania w grze i spokojnie, to nie jest żaden Fortnite. Możemy stawiać fortyfikacje, okopy, osłony, zasieki czy przeszkody przeciwpancerne, tego typu sprawy. To też da się rozwalić i potem z powrotem odbudować. Jest to całkiem fajny feature, bo to trochę zmienia wygląd mapek, trochę zmienia to, jaki jest układ punktów kontrolnych, że gdzieś tam jest ufortyfikowany, że gdzieś tam za czymś może być przeciwnik i tak dalej. To oczywiście można, jak mówiłem, rozwalić i odbudować ponownie. Mamy też inny system zauważania, czyli faktycznie musimy kogoś idealnie widzieć i tylko pojawia się taka ikonka żółta, że tam kogoś prawdopodobnie widzieliśmy, albo czerwona, kiedy faktycznie kogoś zespotowaliśmy, tylko że tu są trochę problemy z tym, że na przykład jak gramy medykiem i chcemy komuś rzucić apteczkę, to czasami przez przypadek zamiast rzucić apteczkę, to właśnie spotujemy, że tu niby kogoś widzieliśmy. No takie, wszystko się po prostu robi za klawiszem Q, prawda? I też tutaj mamy coś takiego, że jeżeli nawet przeciwnik tam był i go oznaczymy na czerwono, to nie działa to jak jakiś legalny wallhack, jak było wcześniej, że jest oznaczony z góry ikonką, tylko że ta ikonka pozostaje w miejscu. Mniej jest sytuacji, że idziemy kogoś zabić perfidnie, bo mamy go na mapie czy ikonkę nad nim, on na przykład przed nami ucieka, a my z góry wiemy, gdzie on ucieka. Tak, tego już nie ma. Mamy też 4 klasy postaci: szturmowca, medyka, zaopatrzeniowca, snajpera, do tego różne rodzaje pojazdów, samolotów. Niestety są troszeczkę wykastrowane w porównaniu z tym, co było kiedyś w BF-ach. Wielu pytało też o moją wizję kolejnych BF-ów lub to, czym Battlefield powinien się stać. To będzie taki troszeczkę spory fragment całych moich wrażeń, ale mam nadzieję, że nakreśli wam to wizję tego, jakiego Battlefielda chciałbym zobaczyć. Odpowiadając na wasze komentarze pod wrażeniami z singla, pisałem, że wspomnę o grze nazwanej PlanetSide 2. Ja się naprawdę ostro dziwię Electronic Arts i ich podfirmą, że nie dostrzegają takiej maszynki do robienia pieniędzy. Z jednej strony boję się, że EA by taką wizję gry wydoiło do granic możliwości z graczy. Z drugiej śmiem sądzić, że taka wizja gry byłaby ratunkiem dla ich reputacji i dla serii Battlefield. Ten tytuł wielokrotnie pokazywałem na kanale i uznaję go za unikalny. PlanetSide 2 to MMOFPS, w którym na mapie rzędu 8x8 km może się zmieścić nawet 2000 graczy w formie FPS-a i to na siebie zarabia bardzo nieźle, jak na tak niezbyt popularną grę. Dlaczego? Bo ludzie lubią skiny. A co lubi Electronic Arts? Lubi pieniądze. I zamiast na każdego kolejnego BF-a wydawać dziesiątki milionów czy więcej dolców, zrobić jedną część nastawioną na MMOFPS-a w fikcyjnym świecie trzech frakcji i ten tytuł rozwijać. W PS2 mamy masę skinów, mamy opcjonalny abonament, gra jest oczywiście darmowa, mamy boosty do expa i ludzie to kupują. Naprawdę wydają na ten tytuł więcej niż na normalny tytuł, gdyby mieli kupić za 250 zł. Ale mamy też content gry, który starcza na lata grania, czego oczywiście Battlefieldy
nie posiadają, bo starczają pod względem kontentu, rozwijania postaci i tak dalej maksymalnie na miesiąc, myślę, może nawet mniej. Więc no cóż, BF2143 i tyle. Niekoniecznie mocno futurystyczny, ale nastawiony na taki model rozgrywki, jaki ma PS2. Tego bardzo bym od Battlefielda chciał. Nie potrzeba wydawać milionów na nową część co roku, nie trzeba pompować milionów w marketingu co roku, nie trzeba wydawać milionów na kolejny dział firmy, na kolejną grę co roku. Mamy jedną grę, do której dodajemy, nie wiem, nowe bronie, nowe skiny, nowe skille, raz na pół roku nawet jakiś nowy pojazd, czasami dodamy jakąś całą nową mapę, czyli tak zwany kontynent, bo przypominam, że w PS2 mapy to są kontynenty, mają 8 na 8 km i podzielone są na kilkanaście czy kilkadziesiąt baz. Nowe achievementy do wbijania i mamy grę na, nie wiem, 5 plus lat lub więcej. Trzeba tylko chcieć, ale jak widać Electronic Arts chyba opłaca się taka reputacja i taka masowa produkcja Battlefieldów. No ale dobra, wracając do samej gry. Poprawność. To bardzo istotny temat, który, o Jezu, masakrycznie się powtarzał w komentarzach na temat kampanii. Omawiałem to w Redce Trybu dla jednego gracza. Tam poświęcenie 1/3 gry tylko i wyłącznie czarnoskórym mnie po prostu przeraziło. W przypadku multi, wiele osób miało trochę ból tylnej części ciała, w pełni uzasadniony, ale spokojnie, można zmienić sobie bazową postać kobiecą na męską, nie ma problemu. Pytanie, ilu graczy z tego będzie korzystać, a ilu będzie chciało usilnie irytować inną całą masą kobiet na polu zażartej bitwy w okopach Francji. Jeżeli drażnią cię takie niepoprawności, że cała masa kobiet, to możesz sobie to zmienić, ale tylko u siebie. Na razie jak grałem, nie spotkałem bionicznych kobiet ze sztucznymi ramionami i tego typu rzeczy, albo jakichś wymalowanych na niebiesko twarzy, postaci i tak dalej. Albo innych takich śmieszków. Chociaż przyznam, że bieganie po okopach Francji, ciągłe słyszenie, jak gdzieś drze się kobieta, oberwałam, ratunku medyk, tak, tego typu sprawy, albo tego typu teksty, to lekko mi się kącik ust tak podniósł z żenującego po prostu śmieszku. Tryby gry. Przede wszystkim klasyczny podbój, czyli walka o kontrolę flag, standard i tutaj nawet nieźle, nawet przyjemnie się to gra. Mamy wielkie operacje, czyli tryb z jedynki rozszerzony i powiększony o dodatkowe minimisje oraz osiągnięcia. Bardzo lubiłem operacje w jedynce, bardzo lubiłem ten tryb grać, praktycznie w jedynkę nie grałem w żaden inny tryb. I tutaj są w pewnej mierze te operacje dobre, czyli mapy podzielone są na sektory, które przesuwają się w ramach tego, co dzieje się na polu bitwy, tak jak mniej więcej w jedynce, ale dużo lepiej pod jednym względem. Każda z tych map ma mniejszy albo większy scenariusz. Niestety ludzie znów są wielkimi debilami, albo mają 10-15 lat i nie ogarniają, co mają robić na takich operacjach, myśląc, że reszta zrobi się wszystko za nich, że wystarczy tylko strzelać i tak dalej. No, niestety, trzeba też myśleć. BF5 pod względem operacji to znowu trochę przepierdolona sprawa, albo dla obrońców, albo dla atakujących. Taki design mapy. No, klasyka. Czyli albo za mało tiketów dla atakujących oraz na przykład też samoloty, z których skaczemy, no, schodzą w 2 sekundy, czyli musimy od razu wciskać E, żeby wyskoczyć, bo samoloty transportowe zostają zdjęte w 2 sekundy. To sensu kompletnie nie ma. To zostało w ogóle nieprzetestowane, nieprzemyślane. Ale plusem jest znacząco rozbudowana ilość scenariuszy na operacjach. Na przykład czasami jest to przejmowanie flag, czasami wysadzanie, czasami kompletny szturm na wrogie punkty, czasami walka o jeden punkt na środku wzgórza. I to jest niezłe, bo już nie ma takiej nudy, że jedna operacja potrafi mieć 3 epizody w tym samym miejscu, dopóki przeciwnicy nie przegrają 3 razy. Czyli nieważne, czy przegramy, czy wygramy operację, mapa przesuwa się na inne miejsce i na inny tryb. Jeżeli na przykład w osiągnięciach jest remis, to znaczy, że obrońcy mają tyle samo zwycięstw, co atakujący, to rozgrywka jest prowadzona w formie nagłej, drużynowej śmierci. Czyli nie można się odradzać, a wygrywa ta strona, której żołnierze ostatni zostaną na polu bitwy. Coś na kształt takiego niby Battle Royale, ale tak wiecie, no bardziej drużynowy deathmatch w formie braku odrodzenia się. Ale znowu, przychodzi spierdolenie. Atakujący mają na jednej mapie 600 tiketów i 7 punktów do przejęcia. Obrońcy mają 500 tiketów, czyli mniej. Ale dosłownie 2 minuty później obrońcy mają już 400, a atakujący mają 100 tiketów, bo pod względem układu mapy i tych 7 punktów oddalonych o pół kilometra, atakujący są w czarnej dupie. To sensu kurwa mać nie ma.
Zero. Minus 100 sensu. Sorry, ale poważnie musiałem takie coś powiedzieć. Takiego spierdolenia nie widziałem od dawna, żeby tak bardzo źle, niezbalansowane mapy się pojawiły. Nie wiem, kto wpadł na taki spierdolony pomysł na mapę, ale jak go zobaczyłem, to śmiałem się grube 5 minut, nie mogąc się opanować w trakcie gry, bo nawet z przejęciem 4, 5 z 7 punktów posiadanych z góry przez obrońców i masakryczną przewagą atakujących na przykład na mapie Tobruk, gra trwa, moi drodzy, 3 minuty. Może max 4, może max 5, naprawdę, bo obrońcy tak szybko tracą tikety przez brak posiadania punktów, że nie są w stanie nic zrobić. Takie spierdolenie dostałem w dniu premiery. Naprawdę jest to masakryczny dramat. Pozostałe mapy z operacji na Tobruku, niby zmieniające cele gry i mające zbalansować obronę i atak, są równie skurwiałe, bo atakujący są cały czas na otwartym terenie, a punkty kontrolne, które mają przejąć albo wysadzić, są w dołach, czyli jest tam po prostu granat fest, nie da się nawet wejść. Myślałem, że te niezbalansowane rzeczy z Battlefronta albo na przykład z Battlefielda jedynki to jakiś przypadek przy pracy, że to była nowa część, eksperyment i tak dalej, to mogło się nie udać. A tutaj ten kompletny brak przetestowania, przemyślenia, balansu map w operacjach wykracza już poza skalę. Punkty kontrolne, jakie trzeba bronić w operacjach na linii końca mapy. Na innych mapach obrońcy zwyciężają, bo nie da się w ogóle podejść pod punkt kontrolny, a na innych mapach w operacjach linia końca mapy jest dosłownie w miejscu, gdzie się odradzamy. Atakujący mają do dyspozycji całą mapę, a obrońcy mają jakieś 200 na 100 metrów i tam siedzi 32 graczy. Inne tryby gry. Otrzymujemy dominację, czyli wygrywa strona mająca nie tylko lepszą kontrolę punktów, ale też to, ile zabija, tak? Mamy linię frontu i to jest bardzo dynamiczny tryb oparty o, no, linię frontu. Co więcej powiedzieć, czyli mamy punkty kontrolne w linii, na końcu posiadające cele do wykonania w bazie wroga. Przepychanie się na wąskim terenie w intensywnej, dynamicznej walce z opcjami na przykład wezwania nalotu na pozycję wroga, kiedy uda nam się przebić dalej. Coś dla fanów grubej rozpierduchy. Przełamanie jest niemal tym samym w mojej ocenie co wielkie operacje, z różnicą tego, że mamy tutaj wyłącznie kontrolę flag, a nie na przykład zakładanie ładunków. Kiedy obrońcy udradzą oba punkty kontrolne naraz, to właśnie to, co wyróżnia ten tryb naraz, to mapa przesuwa się sektor dalej. I do tego jeszcze mamy klasyczny zespołowy deathmatch. Ogólnie pod względem trybów nie ma tutaj czegoś rewolucyjnie nowego, ale z drugiej strony nie potrzebujemy przecież jakiejś rewolucji, te tryby są sprawdzone i kochane w Battlefieldzie od lat. I ponownie powtórzę tutaj swoją niechęć do interfejsu w tej grze, jest cholernie niepraktyczny. To znaczy, jeżeli chcemy coś zmienić w broni, nie zrobimy tego bezpośrednio w grze, trzeba wyjść do menu gry, albo na przykład zdążyć pomiędzy rundami. Co fajne, nareszcie nie trzeba wychodzić perwidnie z meczu, można to zrobić poprzez grę będąc w meczu, no ale trzeba się tam naklikać, chodzić w menu i tak dalej. Nie można sobie po prostu zmienić ekwipunku tak od razu. By zmienić sobie skórkę, trzeba wejść w swoją stronę żołnierza, w odpowiednią stronę konfliktu, w odpowiednią klasę, odpowiednią broń, odpowiedni element, na który chcemy założyć skin. I to, Jezu, przeklikiwanie jest naprawdę miliard. A wystarczyło zrobić takie coś, że wybierając pole, na przykład skina, wysuwa nam się menu do wyboru, bez klikania dodatkowego. Najeżdżamy lub wybieramy padem element broni, wysuwa nam się lista modyfikacji. Coś takiego. Nie wiem, czy u autorów BFA jest problem z ludźmi odpowiadającymi za rozwiązania user-friendly, czyli tego, by gra była przyjazna w obsłudze. Chyba nie mają takich ludzi, bo szczerze mówiąc, przez to przeklikiwanie odechciało mi się w ogóle cokolwiek zmieniać i rozwijać na postaci. Zacząłem grać po prostu tym, co jest bazowo. A to dla mnie istotna cecha strzelanki tego typu, żeby mieć możliwość modyfikowania. Nie ma opcji założenia pełnego skina na całą broń bez zakładania skina na każdy element osobno. No po co takie rozwiązania? Lepiej nie myśleć, prawda? Mapy. Łącznie 8, które warto najpierw ogarnąć, wydaje mi się, że w podboju, a dopiero potem brać się za operację, bo no, warto sobie poznać wygląd tych map, to jak są zbudowane. Aerodom to zniszczone lotnisko gdzieś na pustynnych terenach, mocno otwarta, ale co fajne, w tle jest jakby taki
lekki efekt gorącego powietrza. Tak czy siak mapa bardzo słaba w mojej ocenie i kompletnie niezbalansowana z prostego powodu. Jedna strona ma blisko swojej głównej bazy 3 punkty kontrolne, w dodatku w formie zabudowanej, czyli łatwiejszej do obrony. Druga strona ma tylko 2 punkty, w dodatku na otwartym terenie i jeszcze dość daleko od swojej głównej bazy, więc dysbalans tutaj jest straszny, tragedia. Nie wiem, kto wpadł na pomysł dwóch flag praktycznie na respie jednej ze stron. Hamada to też pustynna mapa, bardzo duża, kolosalna bym nawet powiedział, na południu trochę płaska i poprzecinana tylko małymi pagórkami, na północy mamy duży wąwóz i duży kamienny most oraz też starożytną fortecę z ruinami. Ta mapa jest fajna na wszystkich innych trybach niż na operacji na podboju, bo toczy się na mniejszym po prostu formacie. Na podboju operacji mapa jest duża i to jest po prostu, to sprawia, że mapa jest za duża, a o pojazdach opowiem wam za chwilę. Dlatego niestety również nie jest to dobrze wykonana mapka, w której piechota no nic nie znaczy. Wszystko przypomina symulator biegania z punktu na punkt. Czyli bierzemy nasz skład, biegniemy przez 2-3 minuty na inny punkt, który zostaje przejęty wcześniej czy później przez kolejną fazę przeciwników i tak na zmianę. Niestety gdyby w tej mapie było więcej pojazdów, byłoby lepiej. Arras to jedna z map, jakie mi przypadły do gustu z 3 powodów. Po pierwsze, bardzo duża ilość roślinności, detali, szczegółów, przemyślenia tras ataku, obrony, żywopłoty, różne drogi, wąwozy, tego typu sprawy. Duża destrukcja, czyli w centrum mamy miasteczko, jakie można zrównać w ogóle z ziemią. Typowo półmiejska, półotwarta mapa, idealna pod każdym względem, ze sporą dostępnością pojazdów i niezwykle klimatyczną rozwałką z udziałem samolotów, które te wszystkie pola, miasteczka bombardują, atakują. Bardzo ładnie ta mapa wygląda i bawiłem się na niej bardzo dobrze. Tego właśnie oczekiwałem od BF5 pod względem właśnie takiej mapki. Fjell652. Dziwna nazwa, to kolejna plansza w BF5 w dniu premiery i jest to mapa zimowa. Niestety bardzo słaba, z prostego powodu. Korytarzyki pomiędzy górami. I to jest wszystko na tej mapie. Bardzo duża rola samolotów, pogoda, która zmienia się w sekundę, no niby jesteśmy w górach, prawda? Tu się pogoda zmienia szybko, ale za szybko, bo to trwa praktycznie 3 sekundy z burzy śnieżnej do słoneczka na niebie i bezchmurnego nieba. Znowu spaprane punkty kontrolne, czyli 2 są praktycznie na respie jednej strony, a druga ma do swoich 2 punktów dość daleko. Dodatkowo ta druga strona te 2 punkty ma bardzo dobrze ufortyfikowane, za co tę mapę oceniłbym źle. Niemcy mają 3 punkty i bronią praktycznie 2. Brytyjczycy muszą albo zdobyć nieźle ufortyfikowany mały obóz, albo dać się masakrować przy punkcie D, biegnąc po pustym terenie, więc mapa jest bardzo źle wykonana i bardzo źle zbalansowana. Niestety na niej prawie zawsze jest to rozgrywka albo maksymalnie przegrana, albo maksymalnie wygrana. Grając na niej kilkanaście czy nawet więcej razy, nie spotkałem meczu, który byłby wyrównany. Rotterdam, mapa z bety i wrażenia z niej miałem ogromnie pozytywne i dalej takie mam. To dla mnie najlepsza mapa w BF5 w tym, co mamy na premierę. Mówiłem też z bety, że to jedna z najlepszych map w całej serii w ogóle. I dalej to podtrzymuję. Świetny miks otwartej mapy, czyli długich ulic na wylot prawie, na całą mapę, z walką w budynkach. Pomiędzy tymi sektorami jest jeszcze rzeka pozwalająca na nieco otwartości, czyli oddzielenie jednego sektoru mapy od drugiego, ale dalej jest to mapa miejska. Bardzo dużo wejść do kamiczek, wiele pięter w nich, skwery, przejścia, region portowy, bardziej otwarty też dla pojazdów. Podziemny parking pod mostem też jest, linia kolejowa idąca mostem nad miastem, po której też można chodzić. Mega sprawa. Jakkolwiek ktoś by mnie nie przekonywał, że ta mapa jest słaba, w mojej ocenie jest jedną z najlepszych map w ogóle w serii. Pogięta stal to mapa, jaka przypomina mi pewne déjà vu z chyba Postscriptum, czyli wielki łukowy most nad rzeką, wokół bagna, łąki oraz kilka wiosek. Kropka w kropkę widziałem to niedawno w innym drugowojennym FPS-ie. Przypadeczek? Nie sądzę. Plus na pewno tutaj za sporo detali dbało się o to, by mapa była w miarę zbalansowana, chociaż sam most jest bardzo strategiczny, przejęcie 2 punktów kontrolnych na nim
To jest bardzo duży plus do zwycięstwa. Miasteczka, które można zniszczyć, to też dobry plus. Spory udział lotnictwa, ale też sporo pojazdów. W końcu mapa, na której jest sporo pojazdów. I oceniam tę mapkę na tle innych nawet lekko na plus. To, czego mi tu zabrakło, to by most można było pokonać na kilka sposobów. Walka na nim nie była wiecznie jednakowa. Ale niestety ta mapa jest dobra tylko na podboju, gdzie punkty są porozdzielane. Na innych trybach jest bezsensowna młócka wyłącznie na moście. Spustoszenie. To na początku świetnie wyglądająca mapa, ale świetna nie jest. Ruiny miasta, pośrodku wielka katedra, dobrze rozłożone punkty, czyli jeden centralny, dwa bliżej każdej ze stron, mniej więcej w tej samej formie i każdy z tych punktów jest mniej więcej podobny pod względem tego, jak go się broni i atakuje, więc pod względem balansu punktów mapa jest ok. Miejska walka z dość długimi ulicami, pełna przejść, bardzo ładna graficznie mapa, ale jest ogromna ilość miejsc, gdzie można zaciąć się postacią i już nie można z tego wyjść. Albo też jest ogromna ilość miejsc, gdzie można zaciąć się pojazdami, gdzie spadamy z gruzu czołgiem z jakiejś niewielkiej skarpy i nagle stoimy, bo jakaś deska nam weszła w tekstury pojazdu i nie możemy ani do tyłu, ani do przodu, ani na boki, ani nic. Zerowa zniszczalność otoczenia powoduje, że ciężki czołg nie może przejechać w danym miejscu, bo jakiś kawałek deski z dachu blokuje, albo wrak samochodu blokuje cały przejazd, nie da się tędy przejechać. To sprawia, że dla mnie ta mapka jest mocno średnia. Ostatnia w tym zestawieniu mapa to Narvik, czyli druga mapa z bety. Tragiczna w przypadku operacji. Nieco lepiej jest już w podboju, dlatego że punkty są dobrze rozłożone. Dwa centralne, dwa po stronie każdej z frakcji. Chociaż nie idealnie, bo punkty na moście z jednej strony mogą być ostrzeliwane od strony poprzedniego punktu, dając przewagę jednej ze stron konfliktu. Ale to niweluje miasto, zrobione z takich, skandynawskich domków, gdzie szanse są wyrównane. Fajna mapka, chociaż udział pojazdów na niej jest ponownie minimalny. Jak spotkamy na tej mapie czołg albo dwa, to ojej, już jest dużo. Spora destrukcja otoczenia i sporo walki w budynkach na północy sprawia, że grało mi się na niej dobrze. Nie zachwyciła, ale też nie odepchnęła. Co za tym idzie, jeżeli chodzi o mapy? W mojej osobistej ocenie. Dwie mapki bardzo dobre, jedna dobra, dwie średnie i pięć mapek bardzo słabych. To ogólny wynik dość średnio, w kierunku słabo albo nawet bardzo. Niestety. Rola pojazdów. Kolejny punkt, który muszę tutaj podkreślić. Dla mnie w BF-ie zawsze bardzo istotne było to, żeby było dużo pojazdów. W BF1 trochę narzekałem na to, że jest ich trochę mniej niż w poprzednich BF-ach. Bierzemy je też w formie kto pierwszy, ten lepszy, a nie po prostu do nich wsiadamy na mapie. I w BF5 w mojej ocenie rolę pojazdów bardzo mocno zmniejszono. BF5 już nie jest takim Battlefieldem, gdzie jest dużo pojazdów, gdzie są walki pancerne, tego typu sprawy, tylko jest bardzo duży nacisk na piechotę. Ich odnawianie się na mapach zdaje się być dużo wolniejsze, ale mamy opcję za pomocą dowódcy, na przykład poprosić o dostarczenie jakiegoś pojazdu, czołgu, coś, jeżeli drużyna nabije odpowiednią ilość punktów. Niby spoko, tylko albo połowa dowódców tego nie używa, nie widzi, nie umie, albo woli na przykład V1 puścić w jakiś punkt, rozpierdzielić 10 graczy naraz. Walk pancernych i w ogóle map na pojazdy jest jakoś bardzo mało. BF5 mocno bazuje na piechocie, co jest dla mnie zgubne trochę, bo TTK, czyli tak jak to niektórzy nazywają time to kill, czas wymagany na zabicie innego gracza, takie potoczne określenie i w to wliczyć można rozrzut broni, ogólne obrażenia ogólne broni, to czy zdrowie się na przykład regeneruje i tak dalej, czyli to ile czasu strzelając do przeciwnika potrzebujemy na jego zabicie. W becie BF5 pamiętam, że to było bardzo spoko, a w wersji finalnej zrobiono z Battlefielda, uwaga, Call of Duty. Bronie praktycznie nie różnią się rozrzutem, chyba że LKM, jaki warto najpierw rozłożyć, co też sensu nie ma. Dlaczego nie ma sensu? Bo z BF-a wyszedł Call of Duty, tylko z dużymi mapami. Poważnie, mam takie odczucie z mechaniki strzelania. Sekunda i koleś leży. Dosłownie pół sekundy, sekundę zabiera nam zabicie kogoś. Przymierzenie, ułamek sekundy, zgon. Kontrowanie rozrzutu brak, opad pocisku chyba tylko w snajperkach. Kompletnie mechanika strzelania mi się tutaj nie podoba całkowicie. To jest moje osobiste oczywiście zdanie. Ale co dziwne, w becie
wydawało mi się, że było dobrze, a finalnie wyszło zupełnie inaczej. Kompletnie inaczej. Jak gram na Rotterdamie i grałem w becie, to mi się grało przyjemnie. Strzelanie było bardzo przyjemne. Gram w Rotterdamie w finalnej wersji i już mi się to kompletnie nie podoba pod względem mechaniki strzelania. Widzimy leciutki rozbłysk, że gdzieś tam 200 metrów od nas jest snajper i normalnie biegnąc, przymierzamy, strzelamy, oddajemy parę strzałów i ten snajper dostaje tam za 30, 40, 60 i już musi się wycofać, mimo że jest 200 metrów od nas. No, strzelanie jest bardzo dziwne. Jest z jednej strony fajne, bo zabijamy bardzo szybko, ale to nie jest Battlefield, to nie jest to, co było w BF-ach. Tak to niestety negatywnie odbieram. Tym, co narzekali, że w BF-ie się za wolno ginie i za wolno zabija, bo gracz dostaje cały magazynek i biegnie dalej, to może się spodobać, ale z drugiej strony gdzieś przebiegamy z jednego punktu do drugiego, dosłownie przez dziurkę od klucza dostajemy serię i trup, tak? I leżymy martwi. Według mnie jednak za bardzo to dokręcono. Z jednej strony łatwo kogoś ubić, a z drugiej takie random shoty z dupy, gdzie dostajemy jednego strzała i padamy, potrafią być trochę denerwujące, bo to nie jest typowe dla tej serii. Technicznie bywają śmieszki, ale gra chodzi zaskakująco nieźle, nie licząc jednej rzeczy. To znaczy, u mnie na 1080i, 6800k na max i 2560 na 1440 gra chodzi mniej więcej w 100-120 klatkach. To jest spoko, ale niestety od czasów BF1 mam z tą grą problem. Z piątką też, czyli co 30-40 sekund mam ogromnego zrywa do zero klatek, dosłownie, i to bardzo czuć. Oraz pewnie czasami widać na materiale jak cholera. Przez to piątka jest dla mnie średnio grywalna. I nie interesuje mnie, że masa ludzi zgłasza taki problem, że taki problem jest w dniu premiery powszechny. Mnie interesuje, by dostać grę stabilną technicznie w dniu premiery. Nie dostajemy, nie kupujemy. Technicznie, cholera wie, czy to, co stoi przed nami, to wrak pojazdu, na przykład na mapie miejskiej, czy tekstura w grze. Bo ile razy miałem sytuację, że czołg wyglądający jak tekstura, za którym mogłem się skryć, który chronił mnie przed pociskami, nagle z dupy znika. A ja stoję jak idiota pośrodku nicości. Przebijalność tekstur. Zerowa. Brak. Wcale, zero, nul, nic. Poważnie. Drewniane skrzynki puste w środku są kulopancerne. Drewniana chata we Francji ze ściankami grubości palca. Jakiś, nie wiem, garaż drewniany czy stodoła. No jest też kulopancerna. Ta świetna destrukcja otoczenia, jaka miała być na trailerach widoczna i tak dalej, cóż, no, w połowie jest, bo po prostu nie ma tak dużo budynków, tak dużo regionów miejskich, by tę destrukcję w pełni wykorzystać. Ja się spodziewałem tutaj mapek, w których będzie na przykład walka miejska i prawie wszystko będzie dało się rozwalić, a no niestety tak nie jest. Tę destrukcję czuć na przykład na Narwiku w tych domkach i na Arrasie w tych francuskich różnych budynkach. Trochę ta destrukcja okazała się wydmuszką w mojej ocenie i jest dużo bardziej zaawansowana, czyli wygląda dużo ładniej, dużo więcej detali da się zniszczyć, albo w dużo bardziej różnorodny sposób da się rozwalić budynki, ale jednak jest ich za mało. Niestety, skurwiałe do granic jebanych możliwości. Jest latanie w tej grze. Nie wiem, jak można tak zjebać. Samoloty poruszają się z prędkością, nie wiem, 50-60 km na godzinę. Myśliwce, poważnie, to naprawdę ledwie leci w BF5. Jakby w jakimś płynie to wszystko latało. Już ludzie w BF1 narzekali na to, że z myśliwców zrobiono takie jakieś latające małe gówna, które ledwie poruszają się po tym niebie i trzeba naprawdę odrobinę szczęścia, żeby cokolwiek zniszczyć myśliwcem, bo po prostu się cały czas dostaje na przykład albo od innych graczy z jakichś karabinów albo z działek przeciwlotniczych i tak dalej. I ludzie też mówili, że w BF1 przy odrobinie szczęścia można było zdjąć myśliwiec ze strzelby, jak leciał nisko. Tutaj jest to dużo bardziej prawdopodobne. Tu jest jeszcze wolniej i jeszcze gorzej pod względem latania. Gratuluję, DICE! Słuchacie swoich fanów w ja pierdolę odwrotny sposób. Co mówi społeczność? Bardziej dynamiczne i szybkie walki powietrzne. Tego chcemy. To wuj, damy wam wolniejsze. Mamy możliwość respawnu. Na koledze na spadochronie. Tylko bez spadochronu i je po ziemię. W czołgu na górnym karabinie nie można na przykład przykucnąć, skryć się, coś schować, respawn jako górny strzelec na czołgu, instant zgon. Skoro już mowa o pojazdach, niektóre mapy to dla nich dramat, kiedy zablokować się można na wszystkim. Wystająca deska, jeb, stoimy, przenika przez czołg i powoduje jego zablokowanie. Jak mówiłem, to TTK, czyli w skrócie mówiąc time to kill, to ile pocisków trzeba władować, by zabić. W BF1 ludzie srali, że każdy jest z betonu i 3/4
magazynka potrafi nie zabić gracza. Tutaj w BF5 ludzie mówią, że DICE przegięło pałę w odwrotną stronę, że giniemy od 3-4 pocisków, które gdzieś z dupy w ogóle lecą przez połowę mapy i my dostajemy. Żygłem, śmiechem z ragdoli śmierci w BF5. Wywala nas w kosmos, nie wiem, czołg rozwalił budynek, wywala nas z tego budynku gdzieś tam 20 metrów za niego. Nogi, ręce w innym kierunku, pozamiatane, a jak lądujemy, to nagle nasze ciało dostaje spazmów i animacja zmienia się w leżącego na plecach rannego, który się trzyma za klatę, bo dostał w klatę. No właśnie. Te sytuacje powodują salwy śmiechu od tego składania się ciał w pozycję rannego. Naprawdę zabijamy innego gracza, on po chwili na wszystkie strony lata i leży trzymając się za klatę. Finalnie, no nie wiem, czy jest lepiej w BF1 w porównaniu do BF1. Z początku tak myślałem, że BF5 może być lepszy od BF1, jednak chyba po czasie uważam, że jest słabszy. Niestety, mimo że piątkę finalnie oceniłbym nawet lepiej od BF1 pod względem multi, to nie pogram w nią dłużej niż tydzień, dwa w okresie pakietu EA Access Premier, bo po prostu nie ma tutaj cechy, która mi się bardzo podoba poza dwoma mapkami. Jak w poprzednich BF-ach, podobała mi się połowa mapek, większość, mechanika strzelania też mi się podobała w poprzednich. Tak tutaj, kurde, no nie ma nic, co mi się podoba, po prostu nic. Poza dwoma mapami nie przypadło mi do gustu kompletnie nic. Rozwijanie postaci sensu nie ma. Ja rozumiem, druga wojna, nie można eksperymentować w jakieś inne magazynki, kolby, tłumiki, coś, prawda, jak to było w poprzednich częściach, ale można dać więcej opcji rozwijania ekwipunku. Jest masa rzeczy, jakie można by zrobić lepiej, być rannym, stopień ranności, że tak powiem, czyli na przykład headshot zabija od razu, nie można zrespawnować w klatę, na przykład się trzymamy, tak jak teraz to jest, a na przykład w nogi mamy do dyspozycji jeszcze pistolet, prawda, i możemy go użyć, czy na przykład też to dobijanie rannych, czyli sytuacja taka, kiedy strzelamy się z jakimś typem, zabijamy tego typa i w tym momencie moglibyśmy go dobić, ale zostajemy zabici przez innego typa, który tego poprzedniego podnosi, prawda, no to jest trochę takie dziwne, taki nieprzemyślany BF1, przeniesiony do II wojny światowej, z negatywnie zmienionym wszystkim, co dało się zmienić właśnie w stronę negatywną. Dlatego moje prywatne, subiektywne, osobiste wrażenia z multi BF5 są proste. Gra jest bardzo słaba. Tyle w temacie, bo dłużej już nie zdzierżę. Na koniec tradycyjna scenka końcowa, czyli grube podziękowania dla kilkunastu sponsorów browarniczych, dzięki którym irytacja przy takich grach jak ta przebiega spokojniej. Tutaj dzięki For Yous za dołączenie do brodatych łoniaczków, ale dzięki też Kagami, Play The Game, Lukasowi, Artowi, Elmowi, Królikowi, Agoipowi, Schheimainerowi, Gatkowi, Lysemu, Scottu Punkowi, Mikusowi, Matametowi, Bulemu, jakkolwiek to odmieniać. Po prawej macie jak zwykle najnowszy film na kanale, a po lewej stronie opcje zostania tutaj na dłużej. Tyle.